Wielkie biegowe święto w Piekarach Śląskich. Nocny. Trzeci PKO piekarski półmaraton z Magdaleną Gorzkowską, wielokrotną mistrzynią Polski, medalistką Mistrzostw Świata oraz uczestniczką Igrzysk Olimpijskich, która pobiegnie z numerem 1. Kto chce się zmierzyć z alpinistką, himalaistką i najmłodszą Polką, która stanęła na Monteverestie? Już 23 lipca w Piekarach Śląskich na stadionie Mosiru o 21 startuje trzeci piekarski PKO półmaraton, nocna zadyszka i marsz Nordic Walking. Świetna impreza, na której nie może Was zabraknąć, także wszystkich biegaczy, ale także osoby chodzące z kijkami. Zapraszam, ja również biorę udział w zawodach, także pościgamy się. Biegniemy ulicami naszego miasta, dopingują nas mieszkańcy, atmosfera jest gorąca i aż chce się biec dalej. Wyjątkowo urokliwe są fragmenty biegnące przez las, oświetlone jedynie światłami z samochodów. Naprawdę to trzeba przeżyć i zobaczyć. Nie wahajcie się dłużej. Zapisz się i wygraj wakacje we Włoszech dla dwóch osób oraz trzy auta Skoda na weekend z pełnym bakiem. Będą wyjątkowe koszulki, medale z możliwością wygrawerowania po biegu Waszego czasu i oczywiście wyjątkowa atmosfera. Trasa, nie ukrywajmy, to jest trudna, z podbiegiem pod Kopiec Wyzwolenia. To fantastyczne i wyjątkowe miejsce, które znają nie tylko mieszkańcy Piekar Śląskich. Nie możecie tego przegapić. Biegniemy półmaraton, nocną dyszkę, czyli zadyszkę, wyruszamy także z kijami do Nordic Walking. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Zapraszamy do Piekar Śląskich. Było cudownie, momentami ciężko, ale satysfakcja jest niesamowita. Mam nadzieję, że zmieściliśmy się w godzinie, a jeśli nawet nie, to najważniejszy jest udział, a nie czas. Tak wyglądało to w poprzednich latach. Jak widać, nie było łatwo, ale satysfakcja na mecie jest ogromna. Do zobaczenia już w lipcu. Trzeci piekarski półmaraton Nordic Walking oraz nocna zadyszka. 23 lipca, godzina 21. Nagroda główna, wakacje we Włoszech. Serdecznie zapraszamy.